Cześć kochani, witam serdecznie w dzisiejszym odcineczku. Na początku, zanim zaczniemy, przepraszam, ale muszę się dopytać. Dla Was to pewnie nie jest jakaś ogromna różnica, biorąc pod uwagę moje filmy, ale bardzo proszę, dajcie mi znać, czy w takim odcieniu podobam Wam się bardziej, ponieważ nie wiem, czy widać, czy nie, wydaje mi się, że pojedyncze jakieś plamki może są. Użyłam samoopalacza dwa razy, bo do jasnej skóry. Także jakby pociemniałam o dwa odcienie. I powiem Wam, że jak na razie czuję się świetnie. Mam wrażenie, że nie jestem teraz takim, wiecie, bladziochem. I czuję się dużo żywsza, jak patrzę na siebie, tak? Czy właśnie teraz nagrywam. Nie wiem, dajcie znać, co o tym sądzicie, czy Wam się tak bardziej podoba, czy raczej nie widzicie praktycznie żadnej różnicy. A powiem Wam, że zastanawiam się o jeszcze ciupkę odrobinkę, bo wiecie, ja używam do jasnej skóry. Gdybym kupiła do średniego koloru, to pewnie taki efekt bym uzyskała za pierwszym razem, ten trzeci krok jakby, więc pociemniałabym jeszcze minimalnie. To jest po dwóch użyciach i uważam, że naprawdę nie widać, że jestem tak mocno opalona. Widać to dopiero, gdy porównujemy sobie na przykład moje nóżki, bo byłam leniwa i przyznaję, że pociągnęłam tylko do kolan, bo krótszych spodenek raczej nie noszę. Tym bardziej, że pogoda jest jaka jest, także dopiero wtedy mam wrażenie, że widać różnicę, ale nie wiem, dajcie znać, co Wy sądzicie i czy Wy taką różnicę w tym momencie widzicie. I tak, rozgadałam się trochę za długo na ten temat, więc jeżeli ktoś tutaj jeszcze został, to dziękuję bardzo i przechodzę do rzeczy. Jeżeli chodzi o te uszka, to one już się nieraz pojawiały i są właśnie z AliExpress. Z tego co kojarzę, link już nie był aktywny, ale jeszcze się upewnię, ewentualnie poszukam u innego sprzedawcy, bo ich na AliExpress jest pełno, dosłownie pełno. I zaczynamy od pierwszej rzeczy. Pierwszą rzecz, jaką chcę dla Was pokazać, to jest taki zestaw olejków. Jeżeli chodzi o olejki, to pewnie już widzicie, że niektóre buteleczki są puste. One akurat... O, nadwyż złożyłam. No nic. One akurat... miały służyć chyba do zupełnie czego innego niż ja próbowałam je używać i do tego, do czego ja próbowałam, się nie nadają. To znaczy, mówię tutaj o kulach do kąpieli, trochę rzeczy jeżeli chodzi o kule do kąpieli dzisiaj będzie. I mamy tutaj przeróżne zapachy, mamy truskawkowy, mamy zieloną herbatę, mamy róże, mamy ocean, mamy drzewo sandałowe chyba, tak mi się wydaje. Mamy cytrynkę, mamy lawendę. No zapachów jest dużo, jest nawet kwiatek, którego ja nie znam. Wydaje mi się, że to jest tylko japoński, jak wyszukiwałam, czy tam jakiś właśnie chiński. Osmanthus. Także jeżeli chodzi o wybór zapachów, na pewno są w porządku. Chociaż pod koniec dnia, jak się nawąchacie, to macie wrażenie, że wszystkie pachną tak samo. Nie wiem, jak do takiego dyfuzera by dla Was one działały, bo tak jak mówię, próbowałam do kul do kąpieli. I o ile przez jakby wąchanie kuli i tak dalej to czujecie, to o tyle podczas kąpieli ja nie czuję żadnej różnicy, także według mnie do tego się nie nadają, ale pewnie nie taki był ich jakby użytek. Kolejne rzeczy, jak już mówimy o kulach do kąpieli, to są foremki. I tutaj, oj, cieknie, bo próbowałam domyć, żeby Wam ładnie pokazać. Tutaj mamy takie trzy rozmiary, tak? I jeżeli chodzi właśnie o te kule, to je po prostu w ten sposób składamy. No i one sobie leżą. Na pewno będę próbowała znaleźć coś fajniejszego. Także jeżeli Wy już coś wynaleźliście, jakieś fajniejsze foremki, to dajcie znać w komentarzach koniecznie. Czy ich używam? Tak. Czy uważam, że są o niebo lepsze niż jakieś foremki do pieczenia w kształcie, nie wiem, serduszek i gwiazdeczek? Nie. Powiem tak, na pewno kule wychodzą większe,
Na pewno zużywacie więcej materiału. No i fajniejszy kształtem, ale zawsze któraś mi nie wychodzi z tych i wychodzi na pół, albo mi utknie i nie potrafię wyjąć, muszę po prostu razem z tym wrzucać do kąpieli, co jest no po prostu dla mnie irytujące, to raz. A dwa, że właśnie najczęściej jak już któraś nie wychodzi, to ta duża. I to jest takie... No wiecie, każdy by właśnie chciał tą dużą, a ta duża właśnie nie wychodzi. Więc to jest dla mnie troszeczkę smutna sprawa. Natomiast no może coś jest nie do końca tak też w mojej formule, no ale z drugiej strony do tych mniejszych się nie przykleja. Te najmniejsze zawsze wychodzą w porządku. Jakieś foremki do ciastek i tak dalej też zawsze wychodzą w porządku. Więc no nie wiem. Tak czy siak, jeżeli byście chcieli właśnie taki poradnik, jak robić takie kule do kąpieli samemu w domu, to dajcie znać. Koniecznie piszcie o tym w komentarzach. Jak będzie dużo osób, które będą chciały, to po prostu zrobię dla Was taki poradnik. No i jakby już kończąc temat kul do kąpieli, mam barwniki. I tutaj barwników mam kilka, także w skrócie je spróbuję podsumować. Jeżeli chodzi o niebieski barwnik, jak widzicie, zakupiłam dwie buteleczki i bardzo dobrze. Niebieski jest niesamowity, bardzo dobrze nasycony. Jak go wylewacie, to macie wrażenie, że jest granatowy, ale jak wszystko wymieszacie, to robi się niebieski. Działa świetnie. Tyle mogę powiedzieć, że na pewno, biorąc pod uwagę, że to jest jakieś 2-3 zł mniej więcej, właśnie nie wspomniałam, to teoretycznie są barwniki do mydełek. Tak są reklamowane. Powiem tak, że spożywcze nie działały tak dobrze, więc właśnie chyba wybrałam do mydełek, jeżeli dobrze pamiętam. No i właśnie ten działa najlepiej z wszystkich, które Wam pokażę do tej pory. Żółty też jest świetny, chociaż żółtego mam wrażenie, że trzeba troszeczkę więcej używać. Jeżeli chodzi o żółty i niebieski do tej pory, żeby tworzyć ładne takie morskie kolorki, mieszałam razem, wychodziło świetnie. Jeżeli chodzi o fioletowy barwnik, tutaj muszę Was niestety zasmucić, bo jak widzicie w butelce, on się wydaje, że będzie taki ciemny. W ogóle tak. Słuchajcie, kiedy prawą ręką zrobicie ładny wzorek, a później próbujecie odtworzyć go lewą i wychodzi nie wiadomo co. Jak robicie dziewczyny sobie paznokcie same, to po prostu znacie ten ból. Dobra, wracając. On tutaj się wydaje być ciemny i sprzedawca pokazuje, że właśnie taki kolor, jak tutaj jest na naklejce, ma wyjść i nie wychodzi, słuchajcie. To wychodzi stricte liliowy kolor, nieważne ile wlejecie. Ja po prostu do jednej większej kuli nalałam ponad połowę buteleczki i tak wyszedł liliowy. Także jeżeli liliowy Was satysfakcjonuje, to pewnie tak, pewnie jest ok barwnik, ale jeżeli liczyliście na fioletowy, tak jak producent pokazuje na stronie, bo na stronie od razu producent pokazuje w tle, jak ma wyglądać i zaznacza, że tak jak i tu jest taka falka, to że taki kolor powinien być. Nie, niestety nie. No i mamy jeszcze zielony barwnik. Ja wcześniej mieszałam niebieski i żółty, ale po prostu żółty za szybko mi schodził, także kupiłam zielony. Tego jeszcze nie testowałam, także na ten temat nie mogę się wypowiedzieć. Na pewno jedyne co, to od razu mówię, że ten barwnik i ten barwnik, jakby niebieskie i żółte, a fioletowe i zielone kupowałam od innych sprzedawców, więc to też może być tego przyczyną. Dlatego na pewno zdecydowanie polecam Wam tego sprzedawcę pierwszego, ale z tego co pamiętam, jak ostatnio właśnie chciałam od niego zamówić, to wiele kolorów nie było, dlatego zamówiłam od innego, ale jeszcze nie przetestowałam zielonego, także nie mogę na 100% powiedzieć, czy to wina sprzedawcy, czy po prostu ten barwnik taki jest. Dobra, jeżeli chodzi już o temat kul, wszystko skończone, już więcej nie będzie, także spokojnie, jeżeli Was to nie interesowało, to przepraszam, na pewno znajdziecie więcej ciekawych rzeczy właśnie teraz, plus po prostu w playliście z Holly z AliExpress. I tutaj kolejną rzecz, jaką mam dla Was do pokazania, zakryty naklejką. A nie, dobra, jest. By the way, wsadziłam na odwrót, bo sprawdzałam, co to jest, ale nie słuczowałam. To jest Handayan Velvet Cream Lip Gloss.
I właśnie to bardziej wygląda na błyszczącą pomadkę na pierwszy rzut oka dla mnie, niż na błyszczyk. Z tego względu, że wygląda na bardzo napigmentowany. Tak prezentuje się tutaj produkt. No i oczywiście zrobimy swatcha, bo wydaje mi się, że ten kolor będzie mi bardzo pasował. By the way, jeżeli ktoś zauważył, że pomadka mi się coraz bardziej błyszczy, to tak, bo jest to ta z Vibo, która im więcej razy robicie w ten sposób, tym więcej brokatów wyłazi. Także tak, no i cóż. Pachnie trochę dziwnie. No ale nie aż tak mocno chemikaliami, także to o tyle dobrze. No i tak wygląda swatch, także myślę, że się trochę zawiodłam. Liczyłam bardziej, no niby podobne, ale liczyłam, biorąc pod uwagę, jak wygląda na stronie, na coś bardziej takiego pod lekko nude. A wyszło prawie to, co mam w formie pomadki. Także praktycznie będę nosiła te same kolory i będziecie mieli dość moich ust, na to wychodzi. I zakupiłam, słuchajcie, też na promocji, bo zazwyczaj są bardzo drogie. Ja je kupiłam za mniej niż dychę, zazwyczaj są po 14 do 18 nawet złotych. Raz widziałam gdzieś za 20. To są korektory z Focalure, Focalio, nie wiem już sama jak to się wymawia. I zamówiłam dwa odcienie, 01 Neutral i 02 Light Cream. Także otworzymy je sobie, zobaczymy jak wyglądają. I ten, który po prostu będzie mi najbardziej pasował, no to tego będę używać. A drugi albo Wam oddam, albo komuś, kto będzie chciał z moich znajomych, muszę wziąć nożyczki. Albo może gdzieś sprzedam, zobaczymy, zobaczymy co się z tym stanie. Jeszcze nie jestem pewna. Także dajcie znać, jeżeli ktoś w ogóle miałby ochotkę na taki kolorek. I jeden już mamy rozpakowany, teraz drugi. Powiem Wam, że te wszystkie folie czasami mnie tak denerwują do tego stopnia, bo prawie za każdym razem niszczę paznokcia. Czy Wy też tak macie? Dajcie znać. Dlatego specjalnie dzisiaj po prostu wzięłam nożyczki, żeby się nie zatkać. No i dobra, zaczniemy może od kolorka 01, bo nie chcę ich za bardzo pomieszać, więc chcę zobaczyć, czy jest jakaś naklejka, że to jest 01, czy coś w ten deseń. Czemu to się nie otwiera dobrze? Aha, bo to jest jakby zaklejone, może nie otwierane. No nic, rozerwałam. Trudno się mówi. Ups. No dobrze, to jest kolorek 01. Piszę, nadal piszę. Ten wydaje mi się, że będzie najodpowiedniejszy, biorąc pod uwagę, jakie kolorki biorę i używam na co dzień. Także ten drugi spróbuję otworzyć od spodu, żeby nie rozrywać, że wiecie, że nie było otwierane. Tak sobie pomagam nożyczkami, żeby nie rozerwać opakowania, słuchajcie, żeby nie zniszczyć swoich paznokci, bo u mnie bym powiedziała, że to jest standard. Ja wiele pudełek otwieram, bo wiele rzeczy z AliExpress zamawiam. I tak, to jest kolorek 02. Powiem Wam, że nie widzę dużej różnicy. Ten się wydaje być lekko różowawy. Tak na pierwszy rzut oka. Nie wiem, czy Wy widzicie ogromną jakąś różnicę. Powiedzcie mi. Spróbuję je zasłoczować. Wydaje mi się, że obydwa dla mnie będą dobre. One są bardzo dobrze zabezpieczone. Jak je otwieracie, to robi taki pstryk. Powiem Wam, że jak zasłoczowałam, to tak się waham, czy będzie dobry, czy będzie za ciemny. To jest 02. No i robimy 01. Jakoś duży swatch mi się zrobił, sorki. Także tak obok siebie wyglądają. 01 teraz się wydaje być właśnie bardzo różowa,
0,2 bardzo neutralna. Wydaje mi się, że chyba przetestuję obydwa. Już i takie otworzyłam i zesłoczowałam. Wydaje się, że obydwa będą mi w miarę pasować. Weźcie tylko pod uwagę, że słocze teraz nie są tak dla Was jakby... Jak to ująć? Wyleciało mi to słowo, że jakby nie możecie na nich polegać tak jak zwykle. Z tego względu, że teraz jestem dużo bledsza, a przez to, że dużo bledsza, znaczy dużo ciemniejsza, bo wcześniej byłam dużo bledsza i przez to, że byłam dużo bledsza, jakby każdy podkład w każdej drogerii był dla mnie mimo wszystko za ciemny. Dla porównania spróbuję Wam zesłoczować korektor, który jest dla mnie tutaj jakby zazwyczaj dobry. Także jak widzicie, jeżeli chodzi o kolor, ten zazwyczaj się zlewał z moim kolorem skóry. Także różnica w moich odcieniach teraz jest. Ale tak jak mówię, no dość jasne. Wydaje mi się, że jak ściemnieje, to na pewno nie będę mogła tego używać. W ogóle mam wrażenie, że ten ściemniał, chyba że to kwestia, że ten jest tutaj. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Tak czy siak dziękuję, że dzisiaj oglądaliście. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie coś zamówić z AliExpress, możecie mnie wesprzeć przez po prostu zamawianie, przez składanie przez mojego linka. W skrócie, żeby Wam tutaj nie tłumaczyć zbyt długo, możecie sobie zamówić co chcecie, ale jak wejdziecie przez mój link i później przejdziecie do koszyka przez płatnością, tak? To po prostu dzięki temu ja dostaję od 5 do 7, od 3 do 7, coś w ten deseń, procent zwrotu, jak już potwierdzicie, że do Was coś przyszło. To na pewno pomaga mi, bo na przykład dzięki temu byłam w stanie sobie kupić te korektory. Ja je zgarnęłam na naprawdę ogromnej promocji, bo były u nowego sprzedawcy i one chyba wtedy były po jakieś 8 zł, coś w ten deseń, więc dla mnie było w szoku i nie byłam pewna, czy przyjdzie. A powiem Wam, że przyszło do mnie w niecałe 2 tygodnie, więc już wtedy to w ogóle, jeżeli chodzi o tego sprzedawcę, to byłam takie... Już? Serio? W szoku byłam po prostu, ale przyszło bardzo szybko. I tak, to na tyle, także jeżeli ktoś jeszcze nie zasubskrybował, to może zostawić subka, kliknąć dzwoneczek, no i pamiętajcie, że jak Wam się podobało, możecie też zostawić łapę w górę. Trzymajcie się ciepło, pa pa!